Idziemy do kuchni, co? Idziemy do Beaty Śniechowskiej, zwyciężczyni drugiej edycji programu MasterChef, która nam dzisiaj będzie gotowała różnego rodzaju rzeczy związane z... kluchami. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Okazuje, polska kuchnia kluskiem stoi. Zgadza się? Zgadza się. Dzisiaj kluchy, kluseczki i kluski w różnych odsłonach, takie tradycyjne, ale też bardziej nowoczesne, polskie i światowe, więc dużo rzeczy, ale zacznijmy od klasyki, bo w Warszawie plotka głosi, że Damian potrafi zjeść 100 klusek na jeden raz. No wiesz co, znaczy, to jest plotka, jest w gastronomii. To jest tylko plotka, bo ja potrafię naraz zjeść 102 kluski. Zdementuję. Dzisiaj pobijesz rekord. W ogóle kluski śląskie są mega i można przygotować je z różnymi dodatkami. One są też pyszne, na przykład z takim palonym masłem albo z cebulką, prawda? Z jakimś sosem pieczarkowym. Ja dzisiaj je przygotuję w rosole, trochę inaczej, z parmezanem. Ale jak mamy czas, to pokażę wam, jak łatwo je zrobić. Wystarczy dobre ziemniaki, mączyste ziemniaki, odparować, przetrzeć przez praskę, więc mam tutaj pire ziemniaczane. Ja dzielę sobie tutaj to pire na cztery części. Podglądałam babcię, moja babcia tak robiła. Aha. Jedną część odkładam i w tą część pakuję mąkę ziemniaczaną. Tyle, ile się zmieści. W tą jedną czwartą. Do tego jajko i wyrabiamy. A później... Voilà. A później kluski na gorącą wodę z solą, no i czym chata bogata i ale na co mam ochotę. Ale mówiłeś, że parmezan, tak? Tak, bo ja przygotowałam taką trochę, kluski są tradycyjne, ale taką wersję restauracyjną, bo teraz wiadomo, restauracje mamy zamknięte, więc może warto, żebyśmy sobie w domu coś fajnego pogotowali. Więc będą podlane rosołem, do tego będzie taki blanszowany por, skarmelizowana na złoto cebulka i trochę parmezanu, więc taki trochę... wersja bardziej nowoczesna, ale też smaczna. Matko, jak tutaj zawsze przychodzimy rano do kuchni, to jest, wiesz, jeden garnek, a ty widzę już na bogato. A ty bardzo. My tu mamy pięć palników, a ty, kochana, już masz sześć. A bystre oko, dokładnie tak. MasterChef pewne nawyki tak wprowadza w życie, więc już od nie powiem, której tutaj działam. Dobrze, Beata, będziemy do ciebie wracać. Ja nie mogę się doczekać klusek także leniwych, bo zgodnie z zasadą jesteś tym, Damian, co jesz. Ale tutaj mamy trochę chłopaków. Trzeba się podzielić, prawda? Ale ja jestem, ja biorę kilka klusek leniwych. No, tym bardziej, że jaki dzisiaj dzień? Środa. Dzisiaj, środa 13. Tak, i dzień życzliwości, dzień... Adoracji. Tak, także będziemy się dzielić. Kluski z buraka. Czyli moja córka wreszcie zje kluski. Ale jak ty je zrobiłaś? Takie księżniczkowe. Tak. To są kluski z przetartych ziemniaków przez praskę, do tego starty burak. Pamiętajmy o tym, że buraki nie mają tyle skrobi, co ziemniaki, więc trzeba dodać trochę mąki, jajko, no i voilà. Ale buraki gotowane? Tak, buraki bardzo dobrze ugotowane albo upieczone. Aha, i obrane, starte... Starte na taką bardzo, taką tak, przez małe... Tak, przez małe, dokładnie, przez małe oczka. No i możemy robić różne aplikacje, bo my już, ja już trochę klusek tutaj dzisiaj pogotowałam, więc są i klasyczne śląskie, i są nudi ze szpinakiem i ricottą, znane głównie w Toskanii. Są bardzo delikatne, one są podane z oliwą szałwiową i... A teraz robisz kopytka. A teraz robię kopytka. Różowe kopyta. Ale wiesz co, ja bym chciał jeszcze wrócić do tych szpinakowych. Jak się robi te z ricottą? Bo ricotta jest tam w środku, rozumiem, tak? Tak, uciera się ricottę, czyli rozciera się ricottę z jajkiem, dodaje się szpinak i szpinak może być albo taki rozmrożony i znowu odciśnięty. To jest bardzo ważne, żeby było mało wody, więc odciśnięty szpinak. Bo wtedy one się rozlecą. Tak, rozlecą się, rozpłyną. A o to chodzi, żeby mimo wszystko dać jak najmniej mąki, żeby były takie bardzo, bardzo puszyste i delikatne. Czyli mamy tak. Odciśnięty szpinak, mamy tutaj ricottę, starty parmezan i on nam razem z jajkiem złapie konsystencję. Aha. I odrobinę mąki. I takie bardzo delikatne poduszeczki kładzie się na semolinę i się krótko gotuje. A na górze z czego jest ta posypka? A na górze mamy tak, prażone orzeszki sosnowe, czyli orzeszki pini. Mamy podgrzałam oliwę z szałwią, żeby to zaaromatyzować i trochę skórki cytrynowej. Okej, a tam są jakieś w bulionie kluseczki? Tak, to są kluski śląskie i to jest nasza duma narodowa. Kluski śląskie w trzech odsłonach. Każdy będzie mógł sobie wybrać, którą lubi najbardziej. Tutaj mamy z masłem, z taką bardzo mocną, wysmażoną, prażoną cebulką. I tutaj w rosole z porem, z parmezanem i z natką pietruszki. A będzie coś na słodko też? Tak, na koniec zostawimy sobie leniwe. A, no dobra, czyli jak następnym razem wrócimy, to będą różowe kopyta. Słodko wystarczą kluski, tak, posypane cukrem.
To jest przysmak dzieciństwa. Po prostu masło, prawda? Cukier, ore. No, to będzie czap. Ojej. Mamy tutaj twaróg tłusty, który rozcieram widelcem. Musi być tłusty. Nie, najlepiej, że chudy, półtłusty. Najlepiej. Najlepiej tłusty, ale jak mamy chudy, możemy dać łyżeczkę masła, więc okay, on też podbije nam tutaj teksturę. I co czyli mamy tak, robisz? Mamy twaróg tłusty, ucieramy go z łyżką cukru, cukru trzcinowego lub cukru pudru. Ucieramy go, rozcieramy, dodajemy żółtka, takie deserowe pierogi, leniwe. Jak się u was mówiło? U mnie były pierogi leniwe, u innych kluski leniwe. Kluski? Tak, a tak, gdzie indziej po prostu leniwe. No tak, no najważniejsze, żeby smakowało. Najważniejsze, żeby były leniwe. Dokładnie. Tak. A w ogóle swoją drogą, dlaczego one są leniwe? Bo się je tak prosto robi? Tak. To jest właśnie geneza. No zobaczcie, już mamy połowę roboty wykonanej. Żółtka roztarte, żółtko roztarte z twarogiem oraz cukrem pudrem. Teraz mąka pszenna, trochę mąki ziemniaczanej i praktycznie już kończymy. A muszą być dwa rodzaje mąki? Na pewno mąka ziemniaczana fajniej to połączy, ale możemy poradzić sobie tylko z mąką pszenną. Na blat, na deskę i wyrabiamy. Mhm. Zaraz to się połączy w jedno ciasto. Aha. No i wiadomo, można podać na masełku z cukrem, a ja mam taką wersję bardziej deserową, spimpowaną, bo będzie krem angielski, czyli coś w rodzaju takiego waniliowego budyniu, ale bez mąki ziemniaczanej. No i do tego kruszonka kokosowa, więc która właśnie już tutaj... A jak ten budyń właśnie zrobiłaś? To są utarte żółtka z cukrem pudrem i zalane gorącą śmietanką z masy. I laska wanilii tam jest? I laska wanilii, tak. Ach, i zalane gorącą śmietanką z mlekiem. Pysznie to wygląda, pięknie. Ale też już gotowe są te kopytka różowe. Zobacz właśnie, jak te różowe wyglądają. Z kozim serem? Tak, z kozim serem i z miętą. Jeszcze będzie do tego granat. My tu gadu, a leniwe już są zrobione. No faktycznie, no to jest chwila, moment i tyle. I teraz sobie je pokroisz i tak jak potem... kopytka. A my chcemy zobaczyć. No dawaj. A bardzo proszę, no to no, robię wolę. Rolujemy. No i to jest taki test teraz, nie? Zobaczymy. No, no uwaga, Beata, Beata. No i popatrz. Uf, jak MasterChefie. No. Jest presja czasu, od razu. Oddawaj fartucha. Ja mam dzisiaj fartucha i nic nie oddam. Ona już nie odda, to już jest dożywotni tytuł, rozumiesz? Racja, no zwyciężczyni w końcu MasterChefa, druga edycja. To już kawał czasu minęło, co matko? 7 lat, tak. 7 lat. Miło to wspominasz, prawda? Bardzo miło, to zupełnie zmieniło moje życie, także wspaniała przygoda, polecam każdemu. No, i MasterChef, proszę państwa, robi najpyszniejsze leniwe, które i każdy ma. I na ile do wody? Od wypłynięcia minutka, żeby koło się zagotowały, no i dowolne dodatki. Po tej prognozie pogody, Bartka, mam ochotę z tych klusek śląskich zrobić bałwanka. Jej, jaki to będzie kolorowy bałwanek, zobacz. Beata Śniechowska, zwyciężczyni drugiej edycji MasterChefa, dzisiaj kluskuje nam. Wyczarowała nam, naprawdę. Jakbyśmy mogli prosić o wielkie podsumowanie. Tak, ja dzisiaj jestem oficjalnie Beata Śniechowska kluska, więc bardzo, bardzo dużo dobrego, pysznego i mięciutkiego udało mi się ugotować. Tak, mamy kluski z buraka, to wiadomo, to te czerwone, możemy jeść je sauté, możemy z palonym masłem albo z, tak zaproponowałam też, z kozim serem i z granatem dla przełamania. Kluski śląskie są w trzech odsłonach, są w rosole z parmezanem, porem, są też z cebulką oraz z masłem. Nudi, czyli toskańskie kluski z ricottą, szpinakiem i parmezanem, tak wyglądają. No i coś dla łasuchów na sam koniec. Pierogi leniwe z kremem angielskim, waniliowym, no i kruszonka kokosowa, także... Moi drodzy widzowie, spróbowaliśmy większość i dokładnie. Masz faworyta? Potwierdzam. Znaczy, tak. Faworytki? Ja uwielbiam ze szpinakiem, ale muszę państwu zdradzić, że sekretem także jest ta fantastyczna cebulka przygotowana, prawda? Przez tak. Beatę. Ona jest naprawdę fenomenalna. Nawet do tych słodkich byś dodał, leniwy. No ja do wszystkiego bym cebulkę dodał. Jak to ją zrobiłaś? To prawda, cebulka podkreśla smak. To jest około 150 gramów oleju i około 700 gramów posiekanej cebuli. Bardzo długo, wolno smażona. Pod koniec taka mała łyżeczka masła, wtedy tłuszcz się karmelizuje i cebula, wtedy cebula się karmelizuje tak ładnie na złoto. Mhm. I takie dwie mocne szczypty soli.